Witam wszystkich, ja jestem Tabu.pl, a to jest kolejny Guildia Play, tym razem z gry Guild Wars 2. Jest dzisiaj 25 sierpnia, godzina jaka jest, taka jest, mniejsza o to. W każdym razie, z moich wrażeń, z prawie całego dnia grania, no może prawie całego to nie, ale grałem sporo i mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że gra miażdży dupę i wgniata w fotel. Przynajmniej na razie. I co ciekawe, nie działa to w ten sposób jak w wielu innych MMO, że im dalej w las, tym to się staje nudniejsze, że nam się odechciewa jakby grać, tylko jest to ciekawsze. Przynajmniej ja takie wrażenie odnoszę. W jaki sposób ciekawsze? Zaraz powiem. Tymczasem wszedłem właśnie w instancję fabularną i tutaj zaraz rozegra się pewna scenka. Posłuchajmy. What is this? Who let the inquest into Reyna Landing? And why are they throwing a party? It looks like Teo and her crew are showing off the invention they stole from us. And the inquest never does anything this public without at least three ulterior motives. Then we have ample reason to interrupt them. And we're replete with reasons to kick Teo down a flight of stairs. Two excellent ideas, but so hard to choose. I know. Let's do them both. Yeah. It'll be like having our cake and kicking it too. Look out, Inquest. It's payback time. No. Tutaj jest prezentowana w tym momencie... Prezentowany jest wynalazek, który został nam ukradziony. Ukradziony naszej szkole, bo w wypadku Asur ta cała fabuła początkowa kręci się wokół trzech szkół, tam konkurs i tak dalej, i tak dalej. I teraz oni ukradli nam pomysł, ukradli nam wynalazek i go prezentują. Zresztą o tym już jest mówione od kilku zadań. Tymczasem Teo, jakkolwiek się to czyta, zamierzała zaprezentować wynalazek. Jednak zaraz rozegra się tu ciekawa walka. Ło! No cóż, zobaczmy. Dobra, może najpierw tego delikwenta pokonam, bo jest on znacznie słabszy. Jak widać na dole, po lewej stronie mam umiejętności związane z bronią, której używam. Cóż to? Wow, co się stało? O kurczę. Dobra. Myślę, że najpierw faktycznie sobie zajmę tymi pomniejszymi przeciwnikami, bo jej tam niewiele zadawałem, tej Teo. Wow, coś słabo z życiem. No niełatwe zadanie, niełatwe. Postawię sobie może wieżyczkę. I drugą również mam. Dwie wieżyczki w tym momencie. Co jest? Nie mogę wieżyczki ustawić, cholera. No, już tak? Nie da się. Co jest? A, bo nie to... nie wciskałem odpowiedniego przycisku. Po prawej stronie są umiejętności, które możemy kupować za skill points. Zdobywane w trakcie gry, wykonujemy różne questy, za nie dostajemy te oto skill points. Co do lewej strony, w tym momencie nie mam ich jeszcze zbyt wielu. Co do lewej strony, jak już wspominałem, są tam... No kurde, przestań mnie teleportować. Co do lewej strony, są tam umiejętności związane z bronią, której używamy. W moim wypadku jest to strzelba. Zwłaszcza, że gram engineerem, czyli mechanikiem. Asurą, tak się ta rasa nazywa. Bardzo ją lubię. Zniszczymy może tutaj... O, zasilanie. Czy się nie udało? Nie udało się. No, a teraz mam jeszcze wieżę zniszczyć, jasne. I to będzie koniec... Chyba, tak podejrzewam... tego fabularnego rozwiązania. Tej części fabuły.
Ale jest to dopiero początek, jak mi się zdaje. Tutaj pewnie wyjdzie jakaś ciekawa informacja, która wprowadzi nas w jej dalszą część, bo inaczej to nie za bardzo byłoby co dalej pokazywać. W jaki sposób to rozegrać. Chwileczkę poczekamy, bo potrzebuję regeneracji życia. Na 163 punktach niewiele zdziałam. Oj. Okej. Do każdej broni przyporządkowane jest przyporządkowane są 3 lub 5 umiejętności. Dostaję wieżyczki. Bo tutaj nie jest to zbyt łatwy przeciwnik. No kurde. Co to ma być? Już się bałem, że się zaklinowałem. O, pokonaliśmy Tio. Cudnie. Teo's been a mite in my ear for a long time. Thanks for helping me take her down. Sorry about your invention, though. It wasn't my invention. It was the Inquest's abuse of my invention. I'm glad to see it go. Time to move on to other projects. What about the people Teo zapped out of here? Where are they? Leave that to Mr. Sparkles and me. We'll locate Teo's victims, punt a few Inquest around, make a day of it. That sounds like fun. Color me jealous. Thanks for all your help, Zoja. We College of Synergetics alumni should stick together. Count on it, Savant. I don't say this to everybody. Well, not anybody really, but I would love to work with you again. That makes two of us. Hang on a second. Did you just call me Savant? I did. Your crew won the SNAF prize, and Paul has graciously ceded the title to you. It's the least I can do. You did do most of the work. Plus, you saved me from being caramelized like sugar in a skillet. Tak, bo my go uratowaliśmy. In other words, you've earned it. I'll tell the council to make it official. Keep up the good work, Savant. I'll be seeing you soon. Okej. Okay. To możemy się teraz udać do tej rady? A tutaj taktyczne wyjście z tego miejsca. Z instancji, bo fabuła, kiedy się rozgrywa fabuła, to przynosi nas to do instancji odpowiednich, w których możemy przebywać tylko my. Wow, coś mniej życia mam. A, bo w tym miejscu mam zmniejszony poziom. O tym też za chwilę powiem, tylko może skończę o tych broniach w końcu mówić. O tych umiejętnościach. Gdzie mam kolejne fabularne zadanie? Ha, ha, ha. Ot, ciekawe, ale... Bardzo ciekawe, że nie mam go zaznaczonego. A, read the letter. O Jezu, dobra. To przeczytamy list. Gdzie on się mógł... Aha. O Jezu, dobra. Savant, there's been an incident that you need to address. A battler golem you designed has gone higher and I need to talk to you about it. Dobra, tam. Jasne, przeczytaliśmy. Tymczasem, powinniśmy dostać w tym momencie nagrodę. Tak, dostajemy nagrodę. Mam lepszą strzelbę. I niestety... w takim wypadku obie są również... Okej, mam Black Lion's Key, który się przydaje do otwierania skrzyń. Jednak chyba wszystkie, które miałem, udało mi się sprzedać. A nie, mam. Zobaczmy, co w nich jest w takim razie. Use. Strengthbuster. Use. Okej. Okay. Potem sobie przejrzę te itemy, jakieś tam specjalne z tych skrzynek najprawdopodobniej wypadły. I na początku, kiedy pierwszy raz zakładam jakąś broń, mamy tylko pierwszy skill, podstawowy atak. Kiedy dalej jej używamy, podstawowego ataku lub kolejnych skilli, które jeśli się już odblokują, to właśnie one są odblokowywane powoli, dzięki czemu w pewnym momencie mamy całe 5, tudzież 3 skille. Po prawej stronie, jak wspominałem, są umiejętności zdobywane za punkty doświadczenia, które można otrzymać za zadania. Zaraz zaprezentuję na mapie. Są to zadania oznaczone takim niebieskim znaczkiem. Jest ich na całej mapie 202 zadania takie są, 202 punkty umiejętności poza tymi podstawowymi do zdobycia, bo
bodajże co poziom się dostaje taki punkt poza zadaniami. To jest, tak wygląda drzewko umiejętności, niezbyt okazałe, ale bardzo fajne tu pomysły mają, przynajmniej przy Engineerze. Te wieżyczki właśnie stamtąd się wzięły. Miałem powiedzieć o poziomie. Jest to dosyć ciekawy system. Mi się on osobiście niezbyt podoba. Ale w tym MMO, kiedy wchodzimy na jakieś terytorium przeznaczone powiedzmy dla 10 poziomu, a mamy 12 poziom, to automatycznie gra cofnie nas o te dwa poziomy na czas przebywania w tym miejscu. I to jest moim zdaniem średnie rozwiązanie, ale może sprawdzi się w praktyce. Na razie nie mam za bardzo w to wglądu. Niestety, kiedy wchodzimy niższym poziomem na wyższolevelowe miejsce, to już levela nie dostajemy. Jedyny taki przypadek zdarza się podczas Wojny Światów, o której postaram się opowiedzieć w innym filmie najprawdopodobniej. Jeśli chcecie się już teraz czegoś o tym dowiedzieć, to zapraszam do mojego Guildia Playa z bety. Nie będziemy teraz wykonywać tego zadania, ale udam się może na bagna w tamtym kierunku, aby zaprezentować walkę, system walki, który tutaj naprawdę fajnie też wygląda. Tego nie było za bardzo widać, tak mi się wydaje, w tej instancji fabularnej, którą widzieliśmy przed chwilą, ale teraz będę mógł to pokazać. Co również ciekawe, kiedy gra się takim engineerem, można strzelać podczas ruchu. Dzięki temu na przykład można się wycofywać cały czas do tyłu, można robić, nie wiem, jakieś uniki i tak dalej. I nie będzie trzeba od nowa zaczynać akcji strzelania. Oj, zaraz zaatakował mnie jakiś jaguar, ale to nawet dobrze. Podstawowy strzał. Pod dwójką mam siatkę, która sprawia, że on nie może się poruszyć przez pewien czas. No teraz on niestety stanie się niewidzialny. Na chwilę pozwólmy mu siebie zaatakować, żeby odzyskał swoją postać. Pod trójką jest coś w rodzaju obrzyna. Strzelba, która strzela takie kartacze troszeczkę. Strzela w kilka kierunków, dzięki temu podczas walki z wieloma przeciwnikami można wszystkich naraz godzić. Pod czwórką mam coś, co odepnie przeciwnika, zada mu spore obrażenia i odepchnie też mnie. I pod piątką taki doskok, on też zadaje całkiem spore obrażenia. Generalnie Engineer ma takie skille, które pozwalają mu dobrze kontrolować to, w jakiej odległości znajduje się przeciwnik, kontrolować swoją pozycję, co bardzo mu się przydaje i naprawdę muszę powiedzieć, że podoba mi się gra tą klasą. Tymczasem pokażę może jeszcze te wieżyczki na żywo bardziej. Jungle Boar może być. Zaatakujmy go. Pierwsza wieżyczka to jest taka wieżyczka, z której korzystam już od jakiegoś czasu. Ona atakuje przeciwników, ma niewiele punktów życia. I przeciwnicy zazwyczaj skupiają się na niej, co jest bardzo przydatne. Podczas walki samemu zwłaszcza. Natomiast druga wieżyczka, z której po raz pierwszy skorzystałem podczas tej walki w instancji, to wieżyczka zupełnie inna, ma ona więcej punktów życia, zadaje podobne doświadczenia, no troszeczkę większe, w inny też sposób i o mniejszym zasięgu. Zabierzmy ją sobie, żeby można było ponownie użyć skilla szybciej. Jasne, i tutaj właśnie rozpoczyna się event. Eventy polegają na tym, że w pewnym miejscu, w pewnym czasie, nieokreślonym, losowo, są rozgrywane jakieś wydarzenia, podczas których my mamy jakieś określone zadania do wykonania wraz z innymi graczami. Pojawia się takie pomarańczowe kółeczko na mapie. Za wykonanie czegoś takiego dostaje się ilość doświadczenia, jakieś tam monety, coś takiego i to jest dosyć ciekawe rozwiązanie, choć moim zdaniem nie do końca wykorzystano jego potencjał.
O tym jednak więcej będziecie się zapewne mogli dowiedzieć z recenzji. Tak. To jest mapa świata. Dosyć krótka była ta prezentacja, zdaję sobie z tego sprawę. Ale żeby pokazać wszystkie aspekty gry, takie jak Guild Wars 2, gry MMO, to naprawdę wiele czasu na to potrzeba. Więc zapewne ukażą się inne Guildia Play z tej gry, ukażą się jakieś opisy ras, opisy klas, coś w tym stylu. Progres jest. A tymczasem mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do kolejnych naszych Guildia Play, do przeglądania naszej strony. Wyczekujcie kolejnych z Guild Wars 2 filmów. To był Tabu.pl w Guildia Playu z gry Guild Wars 2. Trzymajcie się, cześć!